laureatka Międzynarodowej Nagrody Mostu, 24. laureatka, pani Benteke Han. Jest osobą niesamowicie energetyczną i są ludzie, którzy są pełni energii, ale też tej pozytywnej energii, tą pozytywną energię oddają innym. Muszę powiedzieć, że pani Benteke Han jest taką osobą, spędzając z nią troszkę czasu przy okazji wręczenia nagrody, czy wcześniej na kolacji, na której byliśmy razem. Muszę powiedzieć, że po wyjściu z takich spotkań człowiek jest naładowany pozytywną energią. Wydaje się, że można zmieniać świat na drugi dzień. Więc myślę, że takich ludzi ciągle nam brakuje, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni do świata, którzy chcą coś zrobić takiego dla innych, nie tylko dla siebie patrzą, nie poprzez pryzmat, co ja będę miał, ale też co po mnie pozostanie i jak będą o mnie, jak będą myśleli o mnie kiedyś inni, bo udało mi się coś w życiu osiągnąć i myślę, że taką osobą jest pani Benteke Han, otwartą, wiecznie uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do innych i do świata i myślę, że bardzo dobrze jest się z nią spotkać i chwilę porozmawiać, bo naprawdę wychodząc ze spotkania wraca się z taką cząstką energii do domu. O, to był piękny, uroczysty wczoraj i też dzisiaj, także mogę powiedzieć, że bardzo fajny był spotkanie z publicznością i w ogóle. Jest to dość dziwne, takie akurat połączone mostami, prawda? Wrocław też, miasto mostów. Co to mosty znaczą? Wiesz, most jest też między Norwegią i Szwecją i kiedy wyjechaliśmy z ten most rano, myślałam o moje dzieciństwo, kiedy wyjechaliśmy do Szwecji i to było za granicę, ale tylko, że ludzie rozumieli język drugiej strony, nawet czy szwedzki jest inaczej, ludzie rozumieli po szwedzku, a tu jest kompletnie inaczej. Jedziesz z Niemiec i do Polski i te języka są kompletnie inaczej. I to jest ogromne wyzwanie, dużo trudniejsze pracy jest niż tam w Skandynawii, gdzie ludzie rozumieją jeden. Bürgermeister Octavian Ursul, Rafał Gomitz, Matthias Rüssler, vielen Dank für sehr schöne Wörter und bardzo, bardzo dziękuję za bardzo piękny słów Rafał Dudkiewicz. Bardzo, to jest tak jak skakacz po Wirkula. W Norwegii tak mówimy. No, auf Norwegisch sagt man, es ist so, wie man jumped nach Wirkula, weil er hat eine so schöne Rede gemacht. Jestem bardzo poruszona i tą nagrodą i tymi dwoma dniami, które miałam przyjemność przeżyć. Głęboko, jeszcze bardziej głęboko przekonana o tym, że temat symbiozy kultury polskiej z kulturą żydowską, obecność diaspory żydowskiej w życiu wielu, wielu setek pokoleń Polaków, to musi być musi zostać tematem edukacji i na pewno dołożę wszelkich starań, żeby tak się stało.